Często pytacie mnie, jak się maluję, jakich kosmetyków używam, bądź kto mnie maluje. No i pytacie o to, jak to się dzieje, że im jestem starsza, tym lepiej wyglądam. Więc dzisiaj opowiem Wam całą prawdę na temat mojego makijażu i nie tylko. Dzisiaj chciałam Wam trochę poopowiadać o tym, przede wszystkim jak maluję się na co dzień, jak maluję się sama, jakich kosmetyków używam, które za co lubię. Pierwszym z takich produktów, który często nakładam pod makijaż, jest ten L'Or od Guerlain i to jest akurat bardzo, bardzo lekki preparat, który ładnie tak odświeża tą cerę, ale na przykład nie daje jakiegoś takiego efektu wygładzenia, tylko po prostu ta skóra jest ładnie świetlista. A jeżeli mam ochotę na to, żeby jedynie skórę fajnie nawilżyć przed makijażem, ale żeby jednocześnie jej nie obciążyć, to wtedy używam sobie tego kosmetyku. To jest też bardzo fajna marka, takie, chciałam powiedzieć moje odkrycie, ale tak naprawdę odkryłam tę firmę dzięki mojej koleżance, Omorowicza. Polecam Wam zobaczyć sobie ich produkty, bo naprawdę mają dużą gamę bardzo, bardzo fajnych rzeczy. I to jest rzecz, którą nakładam jako pierwszą. Dzisiaj już przed chwilą dosłownie nałożyłam sobie właśnie to. No i przy nakładaniu takich preparatów nie należy zapomnieć o okolicy oka. I na okolicę oka ja akurat pod makijaż nakładam bardzo lekki krem, jakiś taki mocniejszy, odżywszy nakładam na noc, ale pod makijaż nakładam coś lekkiego i dzisiaj użyłam sobie takiego Embryolisa, który jest fajny, bo w ogóle jest w sztyfcie, więc nawet nie trzeba paluszkiem go w żaden sposób rozsmarowywać, tylko po prostu nakłada się ten oto sztyfcik. No i słuchajcie, na tak przygotowaną skórę jak teraz nakładam podkład. Bardzo, bardzo często mam od Was pytania, jakiego Pani podkładu używa? Słuchajcie, to jest tak, że ja nie mam jednego podkładu, który używam cały czas, tylko zawsze mam otwartych kilka, bo też często je ze sobą mieszam, bo tak naprawdę moja skóra też po prostu zmienia kolor, jakkolwiek to brzmi, ale czasami jestem przed wakacjami, czasami po wakacjach, więc raz jestem ciemniejsza, raz jaśniejsza, raz na skórze pojawiają się jakieś niedoskonałości, więc muszę przykryć ją jakimś takim podkładem, który jest bardziej kryjący, a czasami mogę pozwolić sobie na bardzo lekkie krycie. Coś, co bardzo lubię, to są nie tylko podkłady, ale również bardzo lubię wszystkie kremy CC i BB. Czyli to jest zdecydowanie coś lżejszego niż zwykły podkład, ale na mojej skórze sprawdza się doskonale. Więc jeżeli chodzi o te kremy CC, to bardzo lubię je z tej firmy IT. A jeżeli chodzi o podkłady, których aktualnie używam, to jest tak. Ten Dior. To jest Nude Air, bardzo fajny, też lekki, delikatny jest ten Giorgio Armani, to jest Lasting Silk i jeszcze jest jeden bardzo fajny Maestro. To są dwa podkłady Armaniego, które na maksa mi fajnie służą i to jest zdecydowanie delikatne krycie, lekki podkład. Teraz chciałam Wam powiedzieć o tym, że moja skóra w ogóle super reaguje na to, jak łączę sobie podkład z jakimś rodzajem, nie wiem jak to nazwać, rozświetlacza? Może rozświetlacza. Akurat tutaj mam ze sobą taki rozświetlacz Rosie i zaraz Wam pokażę, niech ja się zastanowię, czego dzisiaj użyjemy. Bo muszę sobie zrobić taki kolor, który będzie mi idealnie pasował. Może dzisiaj trochę tego Armaniego. Okej, więc jeżeli chodzi o nakładanie podkładu, jest masa sposobów, natomiast ja, słuchajcie, nakładam sobie podkład po prostu paluszkami na twarz. I uważam to za najszybszą formę i dla mnie najbardziej komfortową. Dobra, ten tutaj nałożyłam sobie ten podkład i teraz właśnie nakładam sobie ten rozświetlaczyk. No i teraz słuchajcie, to sobie mieszam. W ten oto sposób. Tak na ostro, rzekłabym. I po prostu nakładam na twarz. Słuchajcie, oczywiście mam w domu gąbeczki, mam pędzelki, mam wszystko do nakładania podkładu i jeżeli mam z czegoś korzystać, to faktycznie jest to gąbeczka, ale jednak tą gąbeczkę trzeba nawilżyć, potem trochę osuszyć, potem coś tam, a na koniec jeszcze, jak już skończysz makijaż, to jeszcze trzeba ją umyć, co w ogóle mnie doprowadza do szału, więc powiem Wam szczerze, że rezygnuję z tych dodatkowych czynności, które zabierają mi czas, bo jak już zrobię makijaż, to po prostu chcę wybiec z domu, a nie jeszcze myć gąbkę, więc to jest coś, co mnie strasznie wkurza. Mycie rąk jest najszybsze, więc wybieram sobie po prostu nakładanie podkładu ręką. Też czuję fajnie tą skórę pod spodem, widzę dokładnie, gdzie jeszcze sobie tego podkładu nie nałożyłam. No po prostu to uwielbiam, to jest w ogóle bardzo miłe. No i normalnie oczywiście w tym momencie myję ręce, ale teraz, że tak powiem, francuskim sposobem. Tadam! Chusteczka.
I to jest moment, w którym nakładam sobie korektor pod oko. Korektor to jest w ogóle super rzecz. Nie wiem, czy też mieliście tak, że kiedy słyszeliście korektor, to myśleliście, że to jest to na syfy? Na pewno tak myśleliście. Ja też zawsze myślałam, że korektor to jest tylko taki preparat, żeby po prostu zakorektorować niedoskonałości. Chyba tak powinnam powiedzieć, ok, żeby było poprawnie. Natomiast ja uważam, że korektor to jest w ogóle na maksa ważny produkt i po prostu trzeba go używać. Bo on powoduje, że wyglądamy świeżo, wyglądamy na wypoczęte, ta okolica oka lekko rozjaśniona po prostu musi być. Bardzo fajny produkt od Heleny Rubinstein, Magic Concealer. Bardzo dobry produkt Toma Forda, który ma fajną, bardzo lekką konsystencję, ładne kolory i powoduje, że w żaden sposób się nie roluje pod okiem, nie waży, naprawdę super. Teraz chyba właśnie ten sobie użyję. I jeszcze wzięłam ze sobą, bo już sobie kupiłam nowy czad. Ten Sensai jest po prostu totalnym sztosem. Dobra, no i teraz nakładam sobie tutaj, wzdłuż trochę nosa i taki trójkącik aż do końca oka. I z drugiej strony to samo. No i bomba. I oczywiście paluszkami sobie to rozsmarowuję pod oczkiem. Dojeżdżam tutaj w sam kącik i mam wrażenie, że on super łączy się z tym moim podkładem, jak właśnie tak paluszkiem wjeżdżam tutaj delikatnie na to miejsce, gdzie zakończyłam smarować podkład. Nakładać podkład. No i dobrze. Dobrze, nie? Dobra. A w momencie jak pojawią mi się na buzi jakieś niedoskonałości, to chciałam Wam pokazać, jakiego używam produktu. Jest to taki produkt od Laury Mercier. On ma taką bardzo fajną konsystencję, takiego masełka. I na przykład, o, tutaj mam jakąś niedoskonałość. To sobie od razu zaklepię. Ciach, 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 ciach. Bomba, jeszcze tutaj coś wyszło. Ok. No dobra. Tak naprawdę teraz gadam, więc to zajmuje więcej czasu niż zwykle, ale zrobienie makijażu zajmuje mi dosłownie kilka minut. Kilka minut, nie wiem, pięć. To jest bardzo szybka akcja. Dobra, teraz słuchajcie, na ten podkład nakładam sobie zazwyczaj puder. Różne nakładam sobie pudry. Czasami sobie nakładam puder sypki. Mam taki puder, który jest z maka i on jest zupełnie, zobaczcie, biały. On jest po prostu po nałożeniu przeźroczysty. Zazwyczaj wolę po prostu położyć sobie jakiś taki rodzaj pudrów takiego w kompakcie. Tu mam bardzo fajny od Charlotte Tilbury. Ale to jest taki mój patencik. Zawsze jak nakładam taki puder, ponieważ lubię osiągnąć efekt takiego glow na skórze, żeby cała skóra ładnie się mieniła, odbijała światło w taki subtelny sposób. I tu Wam pokażę w ogóle, to jest ulubiona rzecz, którą zawsze muszę mieć. To jest produkt... Czekajcie. To jest produkt Hourglass. Kolor nazywa się Ambient. Teraz Wam pokażę. Też już się trochę kończy, ale jest. I zawsze łączę sobie ten produkt razem z pudrem, którego używam. I po prostu na pędzelek nakładam od razu puder i od razu sobie lecę z tym. Takim, no to jest, nie wiem jak to nazwać, taki delikatny rozświetlacz. Może tak by nam powiedzieć. I teraz nakładam to na całą buzię. Jak ten podkład jest pokryty takim pudrem, to już faktycznie nie jest w żaden sposób lepki. I teraz bardzo fajnie będzie mi się na nim rozprowadzało kolejne kosmetyki. Teraz lecimy z brązerkiem. Jeżeli chodzi o brązer, to tak, mam, uwielbiam ten zestaw od Charlotte Tilbury. Widzicie, wszystkiego tego używam. Gdzie właśnie mam brązer i piękny, delikatny rozświetlacz. Ale też pokażę Wam brązer, którego sama nie kupiłam, tylko dostałam go w prezencie od koleżanki i po prostu jest jednym z moich ulubionych brązerów. To jest brązer z firmy Belle, który
Boże, pachnie wakacjami, to pachnie kokosem, kocham go i jak mam gorszy dzień i się maluję, jak rano jest szaro-buro na zewnątrz, to zawsze po prostu nakładam sobie ten bronzer, bo on wprawia, że od razu wpadam w dobry nastrój, bo mam jakieś takie, wiecie, miłe skojarzenia właśnie. Plaża, palmy i te sprawy. No, jeżeli chodzi o bronzer, to bardzo go lubię nakładać, tylko trzeba być ostrożną, żeby sobie nie narobić jakichś plam, ale faktycznie brąz daje życie twarzy, więc trzeba po prostu go nakładać zawsze. Ja oczywiście nakładam go tutaj przy linii włosów. No i teraz oczywiście trzeba wjechać na folik. Trzeba to zrobić umiejętnie, czyli będzie ciężko. Ja, żeby sobie pomóc, to robię sobie troszeczkę dziubek i staram się tutaj nałożyć to, nie? Na pewno to wiecie. W tym zagłębieniu. Żeby podkreślić policzki. Ale zobaczcie, co tu się stało. Po prostu powstała jaśniejsza tutaj ciapa. I to jest właśnie świeżość. Tu jest ciemniejsza ciapa i to jest w ogóle wakacje. Opalenizna i te sprawy. No i jeszcze teraz troszeczkę daję tutaj, na linię żuchwy, przy brodzie przejeżdżam. Nie można dać za dużo na brodę, widzę. Tutaj. I na koniec często robię jeszcze taki ruch ciach, ciach. Pewnie słyszałyście kiedyś o takiej trójce, nie? No właśnie, hop, hop. I to jeżeli chodzi o bronzer, jest wszystko. Czasami jak mi trochę zostanie na pędzlu, to sobie tak tutaj dziabnę szyjkę, bo chodzi o to, żeby ona się nie różniła kolorem od twarzy, prawda? Dobra. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas. W ramach bezpłatnego pakietu otrzymasz opis działalności, możliwość stworzenia galerii zdjęć i wideo oraz możliwość załączenia linku do swojej strony internetowej i social mediów. Możliwość zamieszczenia bezpośredniego kontaktu wraz z adresem i mapą dojazdu, przedział cenowy usług oraz możliwość sprawdzenia dostępności wolnych terminów z poziomu profilu. Dołącz do nas już dziś! Jeśli chodzi o róż, to mam tutaj taką fajną paletkę z Benefitu. Tutaj są róże i jest jeden bronzerek, ale chyba jakoś nie przypadł mi do gustu, bo za bardzo, jak widać, go nie używam. I jeśli chodzi o róż, to w zależności tak naprawdę od tego, jaki macie nastrój, powinniście dobierać swój róż. Ja bardzo lubię taki róż, który jest w takim odcieniu morelowym, więc jeżeli chodzi o te kolory, to ten lubię najbardziej. Ale w sumie, kiedy nie mogę się zdecydować, czyli najczęściej, to robię, uwaga, szalony ruch. Tararara. Tararara. Ok, wszystkie naraz mieszam i jeszcze ten. Ciach, ciach, ciach. Dobra, żeby nie było za dużo, to najpierw trochę na rękę. Ok, no i teraz się uśmiecham i tutaj troszeczkę zjeżdża różyk. I słuchajcie, róż jest ważny, bo róż to jest w ogóle taka młodość, czyli nie bójcie się nakładać tłuszczu, ja się nie boję. Także róż fajnie ożywia twarz, ok, to jest mój róż. No i teraz czas na rozświetlacz, czyli coś, co bardzo lubię. Biorę rozświetlacz i nakładam go sobie tak tutaj, przy brwi, przy łuku brwiowym, no i tutaj oczywiście, na tę najbardziej wystającą część, na kość. No ja go bardzo lubię, tak muska twarz, to jest w ogóle bardzo miłe uczucie. Okej, no i tak, jestem mega słaba w robieniu makijażu oka. Zazwyczaj nie używam cieni, bo nie umiem ich ładnie rozprowadzać, więc jeżeli mam ochotę, żeby cokolwiek zadziało się na moim oku, to najczęściej po prostu sobie palcem. Albo, no dobra, zrobię to w bardziej cywilizowany sposób przy Was może. Pędzelkiem minimalnie używam bronzera i tutaj robię sobie taki łuczek, ciach, 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 ciach i z drugiej strony to samo, ok. I jeszcze sobie wtedy biorę ten tutaj rozświetlacz z tej paletki, on jest bardzo
subtelny. Nie można go założyć, nałożyć za dużo. I po prostu pod brew sobie smaruję. Mówiłam Wam, że o precyzji tu nie ma mowy. Widzicie, bo tak? Ale po prostu łączę tą okolicę pod brwią z tym brązem, który pomalowałam dosłownie ciutek niżej. Dobra, i teraz... Zobaczcie, jaki szybki makijaż oka. I teraz jak mam ochotę jeszcze, żeby coś się na tym oku zabłyszczało, to minimalnie w tym miejscu na ruchomej powiece mogę sobie coś nałożyć. Tutaj mam z takiej francuskiej firmy rodzaj takiego pyłku. I słuchajcie, za każdym razem jak maluję sobie nim oko, to na maksa zwraca uwagę wszyscy. Tam, Jezus Maria, co Ty masz na oku? Nie wiem, czy tutaj gdzieś jest napisany jego kolor, ale dobra, skoro tak go zachwaliłam, powiedziałam, że wszyscy o niego pytają. Serge Luis Alvarez, a, to chyba była nazwa. Kolor to jest Stardust. Super, bomba. I jeszcze Topaz. I jeszcze numer 79761. I to nie jest numer telefonu. Dobra. I mam wrażenie, że właśnie taki pyłek nakładany palcem robi mniej bałaganu niż nakładany pędzelkiem. Bo jak się go nakłada pędzelkiem, to po prostu fruwa wszędzie. No i dobra, tutaj hop. Widzicie to? Czaderski jest, co? Wiedziałam, że Wam się spodoba. I teraz hop, siup. Dobra. No i jeśli chodzi o mój super zaawansowany makijaż powieki, to będzie na tyle. Teraz powiem Wam o moich brwiach. A więc tak, mam zrobiony teraz na brwiach makijaż permanentny, co powoduje, że ogólnie ich kształt już jest niezły, więc tak naprawdę, jeżeli mam ochotę, to tylko troszeczkę je poprawiam. Czym je poprawiam? No właśnie, albo tym, co sobie tutaj wzięłam, Bobbi Brown. I on ma właśnie taki kształt, więc on jest bardzo fajny, ponieważ ja uwielbiam, jak jest zaznaczona dolna linia brwi, więc on jest super, żeby właśnie tą linię tutaj sobie podkreślić, ale dzisiaj nie mam na to ochoty. I wtedy, jak nie mam na to ochoty, to doskonały do uzupełnienia brwi w momencie, jak macie jakieś braki, czy brak, po prostu jakieś takie dziury i brakuje Wam pojedynczych włosków, to świetny jest ten pencil, ten ołówek z Benefitu, który jest tutaj bardzo malutki, cieniutki i rysuje bardzo precyzyjne włoski i go bardzo, bardzo lubię. Więc jak mam takie uczucie, że chciałabym sobie coś tam uzupełnić, to zdecydowanie... O, bomba! Tutaj mam jakąś taką przestrzeń do uzupełnienia. To lubię sobie właśnie z nim poszaleć. Pamiętajcie tylko, żeby dobrze dobrać kolor, aby nie był za ciemny. I żeby za bardzo się nie wybijał. Okej, bombowo. Teraz sobie poczeszę. I rzecz, którą bardzo lubię, to używam jeszcze sobie taki właśnie żel do brwi. Też ważne, żeby miał dobrze dopasowany kolor. I on powoduje, że te brwi są ładnie uczesane i zdyscyplinowane. Świetne słowo. Ja nie jestem zdyscyplinowana, to chociaż brwi mam zdyscyplinowane. I tak jak je się po prostu zaczeszę tą szczoteczką, w ten sposób one pozostają. Nawet nie chodzi mi o to, żeby ten tusz dawał dużo koloru, tylko właśnie, żeby utrzymał te brwi przez cały dzień w odpowiednim miejscu. No i na koniec sobie tak o, wyrównuję. O! No i tak wygląda makijaż moich brwi. Kolejny krok, no to są rzęsy. Więc tak, ja lubię mieć doczepione rzęsy takie 1 do 1, 2 do 1, 4 do 1. Nie wiem dokładnie jakie, po prostu mam świetną dziewczynę, więc kładę się, w pełni jej ufam i ona doczepia je bardzo profesjonalnie, a jednocześnie bardzo delikatnie, bo o taki naturalny efekt mi chodzi. Ale teraz tych rzęs nie mam, więc muszę pomalować oczywiście rzęsy tuszem. Jeżeli chodzi o tusze, fajny jest ten tusz z Benefitu, więc zacznę sobie od tego. Ja w ogóle lubię, jak są te takie silikonowe szczoteczki i mam wrażenie, że bardziej je lubię od tych takich zrobionych z włosia, ponieważ one tak fajnie rozczesują te rzęsy, one są ładnie rozdzielone. Okej, czy pomaluję sobie dolne? A, zaszalejmy. Minimalnie zaznaczę jeszcze dolne.
Bomba. Jezu, też robicie takie głupie miny, jak malujecie rzęsy. Ja właśnie to zauważyłam, że w ogóle tu rzęsy maluję, a tu buzię otwieram. Okej. Mniejsza o to. To teraz, kochani, ostatni punkt mojego makijażu, czyli usta. Po pierwsze, mam wrażenie, że najlepsza na świecie maska do ust na noc. Ja mam je dwie. Ta jest wspaniała. Ona pachnie jak guma balonowa. A teraz jest druga nowa o zapachu waniliowym. No i słuchajcie, ona też ma taki mega delikatny kolor. Nakłada się ją na nos, dosyć grubą warstwę. No i rano wstaje z cudownymi ustami, więc to jest skarb. Jak macie problemy z przesuszonymi ustami, to polecam. Izabela Nowska. Kolejna rzecz, która jest świetna dla moich ust, to jest właśnie taki kompleks. I to jest zupełnie przeźroczyste. Nie wiem, czy to widać. I to jest ekstra. Dobra, nałożę sobie już trochę, jak sobie wcisnęłam. Bo szkoda tego produktu, jest taki dobry. Aha, bomba. Do czego zmierzam w ogóle? Że usta muszą po prostu być w dobrej formie, fajnie nawilżone przed nałożeniem jakiejkolwiek pomadki. I teraz tak, bardzo modne jest teraz używanie konturówki. I zależy tak naprawdę, czy mam taki błyszczyk, z którym ta konturówka wygląda fajnie, czy mam taki, który po prostu sam z siebie jest świetny i nie potrzebuje zrobienia konturu, ale powiem Wam, że lubię dosyć używać konturówkę, chociaż jak do moich ust użyję konturówki, to one jeszcze się powiększają, więc nie zawsze zależy mi na takim efekcie. Ale jeżeli, to faktycznie te konturówki z banana są bardzo fajne, łatwo się nimi maluje, jakoś takie są proste w użyciu, mają fajną konsystencję, są miękkie, bardzo je lubię. I fajny bardzo jest, fajna jest ta matowa pomadka. Zaraz sobie tego użyję, już nie będę Wam gadała, tylko sobie tego użyję. Szukam, gdzie mam czyste lusterko. No dobra, lecimy. No i oczywiście na co dzień lubię najbardziej takie nudziakowe kolory, ewentualnie w delikatny róż wpadający, a latem ewentualnie w jakąś taką brzoskwinkę. Słuchajcie, moment, kiedy maluję usta, to jest jedyny moment w moim życiu, kiedy nic nie mówię. Ulubiony moment mojego męża. O, ciach. Dobra. No i jeszcze ewentualnie można zawsze troszeczkę to wklepać. O, bombowa, jak się wklepie, no właśnie. No, zobaczcie, dobrze wyszło. Teraz jest ok. Wszystkiego już tu praktycznie użyłam. Jeszcze chciałam Wam tylko pokazać jedną rzecz, którą lubię. Jak w ciągu dnia czuję, że po prostu chciałabym delikatnie odświeżyć ten makijaż, to ja nie jestem taką osobą, która chodzi i doklepuje puder. Wydaje mi się też, że mam dobrane do mojej skóry takie kosmetyki, które się nie wyświecają i nie potrzebuję chodzić i non-stop się matowić. Jak wystąpi u mnie taka sytuacja, że faktycznie trochę zaczyna mi się skóra błyszczeć, to wolę użyć bibułek matujących, żeby ściągnąć nadmiar sebum, niż doklepywać kolejną warstwę pudru, bo po prostu nie chcę tej skóry obciążać. Ale do czego zmierzałam, to to, że uwielbiam takie odświeżające mgiełki. Pokażę Wam dwie takie moje ulubione. Ta jest po prostu świetna z wodą różaną, no i pachnie właśnie przepięknie różą. No i z tej firmy Omorowicza, którą Wam na początku pokazałam, też ta mgiełka jest cudowna. Bardzo, bardzo fajnie pachnie i powoduje, że po prostu ten makijaż jest odświeżony. I psiknę sobie, dobra? Bomba! O Jezu, jak to pachnie, dobra, jeszcze trochę. Jak perfumy. Okej. No i słuchajcie, makijaż. Mam wrażenie, że potrzebuje parę minut, żeby ładnie się scalił ze skórą i tak naprawdę nie był taką maską, tylko faktycznie wyglądał bardzo naturalnie. Ja mam wrażenie, że już ten czas, kiedy wykańczałam te usta, te rzęsy, to był taki moment, kiedy faktycznie ten podkład fajnie nabrał tej temperatury od twarzy i już wygląda to całkiem ładnie. Ta uroda jest podkreślona, a nadal jest dosyć naturalna. Słuchajcie, tak wygląda mój dzienny makijaż.
ale jak mielibyście ochotę dowiedzieć się, jak przerobić go w kilku krokach na makijaż wieczorowy, to koniecznie wpadajcie na Wedding Dream TV, gdzie Bartek Osowczyk, czyli make-upista, z którym pracuję na co dzień, Wam doradzi. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!